Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy. Ostatnio zrobiłam taki film całkowicie spontanicznie i bardzo Wam się podobał, dlatego dzisiaj postanowiłam, że z racji tego, że znowu zrobiłam zakupy, to, że znowu nagram dla Was taki spontaniczny filmik, więc jeśli lubicie haule, takie spontaniczne zsiaty, dopiero co przyniesione ze sklepu, to zapraszam Was na dzisiejszy haul. Zakupy będą z Hebe, z Rossmana i z takiego sklepu z kosmetykami naturalnymi. Także bez przedłużania zaczynamy i zacznę od Rossmana. Z Rossmana mam najwięcej rzeczy. Jak widzicie, wszystko dosłownie niedawno kupione i trochę poszaleściłam, ale zaczniemy od... Dobra, zaczniemy z brzegu po prostu. Pierwsza rzecz, jaką upolowałam w Rossmanie, to jest taki zestaw z Maybelline i tutaj jest ten tusz Lash Sensational, ten taki w kolorze Rose Gold plus płyn micelarny z Garniera. Ten zestaw kosztował mnie 16 zł, więc bardzo się opłacało, bo tyle ten tusz kosztuje też na promocji minus 50% mniej więcej, albo nawet chyba trochę więcej kosztował, bo zrobili mu cenę prawie 40 zł z tego co pamiętam na tą promocję. Także bardzo się to opłacało. Tą maskarę też pokazywałam Wam właśnie w ostatnim haulu. Kupiłam ją na właśnie minus 49% w Rossmanie, ale później oddałam ją mamie, a że pisałyście mi w komentarzach, że jest bardzo dobra, to stwierdziłam, kurczę, no muszę ją znowu kupić. No i trafiła się w tym zestawie. To mi się na pewno przyda na wakacje ten płyn, także jestem bardzo zadowolona z tego. Są też zestawy z L'Oreala. Nie wiem, czy we wszystkich Rossmanach, ale możecie szukać u siebie. Kupiłam znowu też moją farbę, ponieważ pokazywałam Wam już ostatnio ją w Denku. Już ją wypróbowałam, jestem bardzo zadowolona, więc na razie będę używać tej Sias Gloss Sensational w kolorze mroźny blond. Następnie dorwałam coś takiego z Batiste, to jest coś do zwiększania objętości. Jak wiecie, ja Batistów używam do teksturyzowania włosów, do nadawania objętości, takiej struktury, ponieważ moje włosy są strasznie ciężkie, więc często są okrapnięte i nie chcą w ogóle się układać. Więc Batistów używam właśnie po to, żeby po prostu sobie zwiększyć objętość. Natomiast to jest spray specjalnie do teksturyzowania włosów i do nadawania im objętości, więc jestem bardzo ciekawa, jak to się sprawdzi. Pierwszy raz to w ogóle widziałam. Także jeśli używałyście, to dajcie znać. Na pewno wypróbuję. Kupiłam krem do rąk z Eveline. Bardzo zwykła rzecz, na jakiejś promocji był waniliowy. Lubię wanilię, więc zobaczymy. W Rossmanie coś, co często kupuję, to są takie batoniki. One się nazywają Dobra Kaloria. Ja mam tutaj akurat kawowy, ale jest bardzo dużo smaków. Ja bardzo dużo z tych batoników lubię. Kawowy to jest jeden z moich ulubionych. I co jest, słuchajcie, genialne w tych batonikach, to jest po prostu skład. W składzie jest tak: daktyle, chrupki zbożowe, czyli mąka kukurydziana i mąka ryżowa, orzechy nerkowca, kawa i tyle. Nie ma nic więcej. Także bardzo dobre i w smaku, i jakościowo. Więc ja je często kupuję. Polecam Wam wypróbować, jest bardzo dużo smaków. Są orzechowe, jakieś kokosowe, różne, także to jest fajne. Następnie pokażę Wam rzeczy z tej promocji, która ostatnio była, czyli 2 plus 2 na kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Nie wiedziałam, że w Rossmanie jest wianek. W ogóle właśnie od tej promocji wprowadzili wianek i wybrałam sobie krem do twarzy na noc, do cery suchej i wrażliwej z ekstraktem z robini akacjowej. Miałam z innej serii kremy z wianka, jestem bardzo zadowolona, już Wam nieraz też o tym mówiłam. I mówiłam, że będę próbowała kolejne i mam kolejny. Oczywiście one wszystkie mają pompeczki Airless, więc bardzo fajne opakowania. 28 zł dałam za ten krem. Wszystkie rzeczy, które kupiłam, były za co najmniej 20 zł, ponieważ stwierdziłam, że najbardziej to się opłaca, kiedy kupujemy po prostu w podobnych cenach, ponieważ jeśli weźmiecie jedną rzecz za 30 zł, jedną za 5, to tak jakby
Opłaca się to dużo mniej na pewno i tak możecie kupić te rzeczy w podobnych cenach na promocji, więc najbardziej się opłacało po prostu brać te rzeczy w podobnych cenach, więc ja też tak zrobiłam, to była moja najdroższa rzecz. Z chęcią wypróbuję ten krem. I druga nowość, która niedawno się pojawiła w Rossmanie, to jest Lavera. Też całkiem naturalny żel z biomelisą i biomalwą. Też 20 zł. Z Lavery jeszcze nigdy nic nie miałam, także z chęcią wypróbuję. I dwa żele po 20 zł, obydwa z Neutrogeny. To już nie są naturalne, takie za bardzo naturalne kosmetyki. Ale mi cień spada tutaj. Dobra, nieważne. Chciałam je bardzo wypróbować, bo obydwa pachną pięknie. Ten jest ten taki podstawowy grejpfrutowy, a tutaj nie piszę w zasadzie, czemu jest tak dokładnie, ale ma cytrusy w składzie, a pachnie tak bardzo rześko, owocowo, więc wydaje mi się, że właśnie tymi cytrusami tak bardzo fajnie pachnie. Także zapłaciłam prawie 50 zł za same te rzeczy do twarzy, więc jak za 4 rzeczy, to była spoko cena, bo te rzeczy po prostu są dużo droższe. Ok, i teraz Wam pokażę zakupy z Hebe. Pierwsza rzecz bardzo prozaiczna, czyli płatki z Bibiuty. Ja używam albo tych Bibiuty, albo Tami. Zależy, które są na promocji. Te wtedy biorę i obydwa się mnie sprawdzają spoko. Coś bardzo fajnego, co wyczaiłam w Hebe, to jest krem z Palmersa, Cocoa Butter Formula. Wzięłam go, ponieważ ma SPF 15. Wcale ten skład nie jest taki bardzo naturalny, ale nie jest najgorszy, a bardzo wszyscy polecają Palmersa, więc postanowiłam, że wypróbuję. Jest bardzo odżywczy, znaczy konsystencja jest gęsta, odżywcza, ponieważ był tester w sklepie. Zobaczcie w ogóle, jaki ten krem jest ogromny. On ma tutaj 75 ml, jest naprawdę wielki. On ma pompeczkę airless, więc zawsze to jest duży plus dla kosmetyku. Bardzo ładne opakowanie, pachnie oczywiście kakałem, bo właśnie tak jak mówię, był tester w sklepie, także będę testować. One teraz do 7 są w promocji za 30 zł, także zobaczymy. Następnie kupiłam sobie szampon Feel Smith, Feel Smith Big It Up, czyli na objętość. Ten szampon był na promocji za 15 zł. I powiem Wam, że ostatnio w Hebe zaczęłam kupować takie profesjonalne kosmetyki do włosów, bo są bardzo ciekawe i naprawdę niektóre sprawdzają się super. Ale to zobaczycie albo dopiero w denku, albo może nagram o tym jakiś film. Z tego Feel Smith jeszcze nic nie miałam, to normalnie kosztuje chyba 30 zł, a było tam 14 z groszami przecenione, więc też postanowiłam wypróbować. Więc zobaczymy. Będąc już w galerii, kupiłam sobie świece z Kriegla Watercolors. Może znacie ten zapach, on jest, słuchajcie, niesamowity. To jest zwykły daylight, dlatego że o tej porze roku ja, słuchajcie, nie chcę palić dużej świecy, bo nie mam ochoty tak jakby zapalać świec już po południu, zwłaszcza że mam jeszcze otwarte okno. Wieczorem chciałam sobie na godzinkę zapalić, zanim w dużej świecy zrobi się basen i tak dalej, to wiecie, nie ma to w ogóle sensu. Więc kupiłam tylko taki malutki daylight, ale niesamowity jest ten zapach. Pachnie dla mnie takimi przyjemnymi kosmetykami do pielęgnacji. Także żałuję teraz, rozumiem, że nie wzięłam dużej świecy. I chciałam Wam pokazać jeszcze kosmetyki ze sklepu w Lublinie, który jest na Starówce i mają naprawdę fajny asortyment. Na pewno będę tam teraz częściej chodziła. Kupiłam sobie glinkę czerwoną, to u mnie glinki to standard, ja je rozrabiam z olejkami, już Wam milion razy mówiłam, więc wtedy uzyskuję właśnie najlepsze efekty. Kupiłam sobie jeden z moich ulubionych toników z Ecolab. To jest taka wersja chyba z kwiatem wiśni do skóry normalnej, suchej i wrażliwej. Miałam tą wersję fioletową i bardzo, bardzo mi się podobał tamten tonik, więc kupiłam ten. I tutaj, słuchajcie, po prostu najlepsza chyba rzecz z tych zakupów, to jest masełko do ciała, a w zasadzie krem masło z awokado. To jest taka stosunkowo nowa firma, Le Café de Beauty.
Nie wiem, czy to dobrze czytałam. Nie wiem, czemu nazwa jest francuska, skoro firma, słuchajcie, jest rosyjska, no ale dobra. Wygląda to tak, 200 ml za 24 zł, co uważam, że nie jest to dużą ceną, ponieważ jest bardzo dobry skład i kosmetyk jest niesamowity. Słuchajcie, jak ja to powąchałam, o matko, to jest tak realny zapach, jest bardzo gęste, treściwe, bardzo dobrze nawilżające masło i odkąd po prostu pierwszy raz go użyłam, ponieważ te kosmetyki właśnie z tego sklepu ostatniego kupiłam troszkę wcześniej, to stwierdziłam, że muszę wypróbować wszystkie, bo naprawdę, słuchajcie, niesamowity, niesamowicie się go używa, niesamowicie pachnie, w ogóle ten zapach przede wszystkim mnie zauroczył, muszę przyznać, bo po prostu jest tak naturalny, jakbym świeże awokado rozgniotła, a nawet jeszcze lepiej pachnie. Masakra, pięknie, naprawdę, na pewno kupię kolejne. Także jeśli jesteście z Lublina, ja postaram się zobaczyć, jak ten sklep się nazywa, bo nawet nie wiedziałam, że on tam jest. Poszłam tam w ogóle po coś innego, patrzę kosmetyki, to oczywiście weszłam i nawet nie zwróciłam uwagi, bo dostałam, słuchajcie, taką siatkę bez nazwy i nawet na Paragonie w sumie mogłam zobaczyć. No ale dobra, także jak wiecie wy, o który sklep mi chodzi, on jest w samym ścisłym centrum, tam blisko kościoła, to możecie mi napisać, także... No, tę firmę na pewno będę testować dalej i masełko już mogę Wam polecić. Także to by było na tyle. Jak widzicie, ten haul tak naprawdę nie był długi. Do Hebe pojechałam specjalnie po, słuchajcie, rozświetlacz z Makeup Revolution, bo już go ostatnio oglądałam i akurat były same testery i też dlatego, że w gazetce pojawiły się mgiełki z Victoria's Secret. Natomiast okazało się, że we wszystkich Hebe są, tylko nie w moim, po prostu nie przywieźli i więc na pocieszenie sobie kupiłam ten szampon i ten krem z Palmersa i jakieś tam rzeczy do mieszkania, ale cóż, Wam nie pokazuję nawet, bo to jakieś tam, wiecie, czyszczące. No, także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuki w górę. I subskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Dziękuję Wam za oglądanie.